Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dzisiaj biegam troszeczkę później, bo już jest chyba 6:30 i to boso. Natomiast spędziłem poranek słuchając nagrania a propos diecie carnival, czy coś w tym stylu, takiej, gdzie się żywimy mięsem. I dlaczego na diecie, gdzie żywimy się tylko mięsem, potrafimy żyć bez błonnika i witamin z warzyw i tak dalej. Ciekawe. Jeszcze nie mam zdania na ten temat, natomiast bardzo ciekawe nagranie, link poniżej. Polecony swoją drogą przez jednego z moich widzów ten kanał, więc dziękuję bardzo serdecznie i lecę. Boso. I dotarłem do połowy trasy, słońce dalej wstaje, a ja wracam do domu, do rodziny i ruszamy z tym wspaniałym dniem. Jestem już w domu i dzisiaj obchodzimy urodziny mojej żony, więc mamy tort zrobiony z pączków i figi. Moja żona uwielbia figi bardziej niż ja, więc idziemy. Wczoraj też byliśmy w swoim miasteczku, więc było całkiem fajnie. Wracam do śniadania, wracam do poranku z rodziną i widzimy się za chwilę, pewnie nad morzem, bo gdzie indziej możemy się zobaczyć. Dzisiaj mamy dzień jeżdżenia po plażach okolicznych, niedaleko, jutro pojedziemy troszeczkę dalej na naszą rocznicę, albo jutro mamy rocznicę ślubu, jeszcze żeby było ciekawie. Jeździmy właśnie po plażach, szukamy fajnych miejsc, zaraz gdzieś popływamy. I dotarliśmy do fajnej plaży, którą odkryłem, gdy biegałem parę dni temu. Chyba przedwczoraj. Więc wygląda to mniej więcej tak. I dotarliśmy już do domu. Mamy taki fajny schemat, że z rana wstaję, biegam, potem mamy śniadanie. Trochę pracuję, godzinkę. Potem lecimy na morze albo w inne miejsce. 12:00 drzemka Uli, więc do domu znowu. I potem znowu na morze i wieczorem praca. Taki dość przyjemny sposób spędzania. I tak, dobrze było słychać praca, więc ja pracuję również tutaj, bo lubię głównie, ale bardzo mało. To są mnie takie rzeczy, które trzeba wykonać, a dużo czasu poświęcam na nierobienie niczego. I trochę gram w szachy. I dzisiaj bardzo szybki temat w temacie związanym z vlogiem, blogiem i innych rzeczach, które robimy w internecie. I o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby znaleźć sposób, aby to monetyzować. Monetyzować znaczy, żeby na tym jakikolwiek sposób zarabiać. I nie mówię o tym, żeby non-stop sprzedawać jakieś produkty i inne rzeczy, ale zastosować jedną z najważniejszych zasad, której nauczyłem się kiedyś od Ramita Sethi, która jest podwaliną tego wszystkiego, o której nie trzeba myśleć do początku, a trzeba o niej gdzieś na pewnym etapie pomyśleć. Ten vlog, który robię w tej chwili, nie ma żadnych reklam wewnątrz, nie pokazuje tam innych rzeczy. Raz na jakiś czas powiem o tym, że mam kurs i też na końcu jest informacja o kursie. Natomiast staram się z każdym odcinkiem dawać ekstremalną wartość. Tak samo jak dwa odcinki temu, gdzie spędziłem chyba z 2 godziny na wakacjach przygotowując content, materiały, linki, potem kilka godzin uploadując to. Chciałem dać jak najwięcej wartości i to jest ta zasada, która jest używana na zasadzie 99%. 99% czasu spędzamy na tym, żeby dawać wartość za darmo, a 1% pomyślmy, jak możemy to zmonetyzować. U mnie jest to kurs, niedługo będą też inne kursy i pewnie jeszcze inne rzeczy, natomiast 99% swojej wiedzy, swoich umiejętności, swojego doświadczenia staram się dawać za darmo. I to jest ta rzecz, którą ludzie akceptują. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo widzę masę moich znajomych, którzy zaczynają robić jakiś blog, etc. Robią fajną rzecz, genialną rzecz, ale nagle okazuje się, że nie mają za co kupić jedzenia, zapłacić rachunków, pojechać na wakacje i tak dalej, a nie mogą siedzieć 2-3 godzin dziennie tworząc czegoś, co nie przynosi im dochodu, bo jest rodzina i inne rzeczy. Są oczywiście wyjątki, ale w większości wypadków działa to w ten sposób. Więc zamykają fajne blogi, inne projekty, ponieważ znajduje się jakaś praca w korporacji, która daje im pewien rodzaj satysfakcji i zaadresują problemy finansowe, które mogą się rodzić, albo potrzeby finansowe, które powstają. I teraz, jeżeli znajdziemy sposób, jak możemy zmonetyzować naszą twórczość, nie na zasadzie non-stop monetyzować, ale raz na jakiś czas, ta zasada 1.99 działa fajnie, to wtedy jesteśmy w stanie zacząć z naszej pasji troszeczkę żyć. I teraz, jeżeli żyjemy naszej pasji i dajemy ludziom wartość, jedna osoba na 100 kupi nasze usługi, 99 osób na 100 za darmo je będzie oglądała, wszyscy są zadowoleni, bo my mamy chęć dalej tworzyć, robić jeszcze lepsze rzeczy, a dane osoby, które czepią nasze materiały za darmo, też są zadowolone i 1% osób jest jeszcze bardziej zadowolona, bo kupuje coś, co my stworzyliśmy z pasją, z sercem, co daje prawdziwą wartość.
Więc jest o tyle ważne, żeby właśnie nie zapomnieć o tym, żeby w jakiś sposób, gdzieś kiedyś, znaleźć sposób, żeby to, co robimy w internecie, albo nie w internecie, w jakiś sposób zmonetyzować. Bo to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, to jest dobre dla wszystkich trzech stron, dla osób, które czerpią za darmo, dla osób, które potrzebują czegoś więcej i dla nas jako twórców, bo jesteśmy w stanie robić jeszcze więcej i nie przestawać tego, co robimy. Przypomnę, że gdyby nie patroni i ich wsparcie w tamtym roku, to skończylibyśmy na odcinku 365. Co byłoby dalej? Nie wiem. Czy dalej bym pracował na etacie? Pewnie tak. Pewnie nie odszedłbym na własne, nie byłoby kursów, nie byłoby chmurowiska, nic w tym stylu. Ale stało się tak, że pewnego dnia postanowiłem, żeby uruchomić profil na Patronite i udało mi się zebrać swoje pierwsze 3000 zł i dzięki temu odszedłem z pracy w korporacji i zarabiałem dużo, dużo więcej. Ale ten mały trik, że potrafię na tym, co robię online, zarobić, pozwoliło mi też zmienić całkowicie mentalność i przestawić się w życie przedsiębiorcy. Więc jestem tu i teraz. Takie małe przemyślenie na koniec dnia. Jeżeli tworzysz coś w internecie, pomyśl, żeby w jakiś sposób, gdzieś na koniec dnia, konsulting, kursy, książki, dokumenty, na tym zarobić, bo to będzie dobre dla wszystkich. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia jutro. 10 lat od czasu, gdy wziąłem ślub swoją wspaniałą żoną Eweliną, ale o tym porozmawiamy jutro. Pa!